trzeba trzymać kciuki. Albo jutro, albo za tydzień we wtorek Rada Ministrów przyjmie te dwa rozporządzenia. Biuletyn o aferze taśmowej. W tych rozmowach kupczono Polską, że z tych rozmów wynika absolutna degrengolada i słabość polskiego państwa. Miód królował w skansenie. To jest malinowy miód. O proszę. Ale jaki przyjemny w smaku. Kronika Lubuska, Łukasz Chybiński. Dzień dobry. Czy Rada Ministrów jutro podejmie decyzję w sprawie terminu połączenia miasta i gminy? Trzeba trzymać kciuki, odpowiada wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk i dodaje, że miasto i gmina dopełniły wszystkich formalności. Ostatnie brakujące dokumenty jeszcze dziś zostały przesłane do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Przypominamy, że decyzja powinna zapaść do końca tego miesiąca. Jeśli nie jutro, to już na pewno w przyszły wtorek. Albo jutro, albo za tydzień we wtorek Rada Ministrów przyjmie te dwa rozporządzenia, które spowodują, że od 1 stycznia 2015 się połączymy. Czy to będzie dzisiaj, czy za tydzień, tego nie wiemy. Mogę tylko powiedzieć, że jeszcze dzisiaj dostarczaliśmy materiały do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji związane z ilością areałów rolnych na terenie gminy Zielona Góra. Pan starosta nam to błyskawicznie przygotował. Także dzisiaj zostały przesłane. Zobaczymy, czy to już wszystko, czy jeszcze trzeba coś uzupełnić. Chcemy starać się o obwodnicę południową, a więc drogę, która wreszcie skończy ring wokół Zielonej Góry. Mamy trasę północną, mamy S3 na wschodzie miasta, na zachodzie mamy też drogę krajową na Żary i tak naprawdę brakuje tej obwodnicy południowej. Dotąd nie mieliśmy tytułu, żeby w ogóle starać się o te środki. Teraz po tej decyzji natychmiast podpiszemy porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, na mocy którego przygotowujemy dokumentację wspólnie i będziemy się ubiegać o środki centralne unijne na wybudowanie właśnie tego 12-kilometrowego odcinka drogi. W Brzeźnicy pochowano członków rodziny Skarczówki, którzy w ubiegły czwartek po zatruciu siarkowodorem utonęli w przydomowym Szambie. Tragiczna śmierć dotknęła głowę rodziny Bogdana, jego dwóch synów i synową. Prokuratura nadal bada fakty, które pozwolą ustalić bieg wydarzeń. Niestety nie przesłuchano naocznych świadków tej tragedii, bo takich poza przebywającą w zielonogórskim szpitalu 42-letnią kobietą nie ma. Prokuratura zdołała ustalić, że pierwszy zginął ojciec rodziny, któremu starał się pomóc syn. Ratunku jednak nie było. W dniu dzisiejszym prokuratorzy rozpoczęli czynności procesowe, te takie stacjonarne, czyli w jednostce prokuratury. Prowadzone są pierwsze przesłuchania z tym zaznaczeniem, że świadkowie, ci, którzy są do przesłuchania, to są osoby, które są świadkami takimi, powiedziałbym, pośrednimi. Oni nie byli bezpośrednio przy tym zdarzeniu i dla nas najistotniejszym świadkiem będzie pani, która obecnie przybyła w szpitalu. Jej stan, jak wiem, jest teraz ciężki. Jeżeli udało by nam się panią przesłuchać, no przede wszystkim jeżeli pani wyjdzie na tą prostą, to myślę, że będziemy wtedy mądrzejsi. Otrzymałem dzisiaj komunikat od dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej. Rada Adwokacka wyszła, wydaje mi się, z bardzo piękną inicjatywą, bo stworzony został sztab 5 adwokatów, którzy bezpłatnie mają zgłosić się do osób z rodziny, która zmarła i ma być bezpłatna pomoc w zakresie poradnictwa. Tam, jak zapewne Państwo domyślacie się, będą kwestie spadkowe i inne. I z tego, co mi dziekan Krzysztof Szymański przekazał, już dzisiaj albo jutro adwokaci mają dotrzeć tam i zaoferować swoją pomoc. Odratowana 42-latka przebywająca w zielonogórskim szpitalu nadal podtrzymywana jest w stanie śpiączki farmakologicznej. Oficjalne stanowisko co do jej stanu ma pojawić się jutro. Zielonogórscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości wydali biuletyn, w którym przypominają i analizują fakty związane ze słynnymi już podsłuchami założonymi w jednej z warszawskich restauracji. Jerzy Materna i Marek Ast chcą wspólnymi siłami połamać miotły tym, którzy aferę zamiatają pod dywan. I po raz kolejny mówią: czas na zmiany.
W stałym utrzymaniu przy życiu afery taśmowej ma pomóc właśnie ten biuletyn. Czas na zmiany, ma rozjaśnić zagmatwaną aferę i nie pozwolić jej umrzeć w natłoku pozostałych wydarzeń. Ruszamy w teren, rozmawiamy z Polakami, przygotowaliśmy stosowny biuletyn, który no jakby tłumaczy, co się stało, jakie są zagrożenia i dlaczego czas na zmiany. Zielonogórscy posłowie PiS nie kryją rozczarowania po uchyleniu wotum nieufności premiera. To umacnia ich jednak w przekonaniu obalenia obecnych rządów. Uważamy, że najistotniejsza była treść, że w tych rozmowach kupczono Polską, że z tych rozmów wynika absolutna degrengolada i słabość polskiego państwa. To spotkanie było swego rodzaju pojednaniem skłóconych Marka Asta i Jerzego Materny w dążeniu do celu. Trzeba działać razem, mówią posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ugięto się, bo ministerstwo jednak obawiało się pewnych reperkusji i nie chciało, obawiało się tego i zrobiło tą nowelizację pod naporem właśnie złożenia wniosku do Trybunału. Co prawda w Trybunaleśmy w środę przegrali, ale dzięki temu wiele dużo dobrych rzeczy się stało. PiS niebawem rozpocznie kampanię, w której będzie walczył o głosy w wyborach do Sejmiku Województwa i Rady Powiatu. Głównym celem jest jednak objęcie władzy w Zielonej Górze. Na tę chwilę PiS ma dwóch kandydatów, Jerzego Maternę oraz Piotra Barczaka. Nie wyklucza się trzeciej kandydatury. My chcemy przede wszystkim stworzyć nowe miejsca pracy. Taka będzie Prawo i Sprawiedliwość, ma już swój program. I pokażemy go oczywiście, jak będziemy już mieli kandydata, będziemy już wiedzieć termin wyborów w Zielonej Górze. A mam nadzieję, że on będzie chyba w pierwszym kwartale przyszłego roku. Do wyborów prezydenckich na terenie Nowej Zielonej Góry zostało przynajmniej 7 miesięcy. Do tego czasu PiS wybierze jednego kandydata. Lipa zapyliła na deptaku, ale ja niepodległości klei się do butów, a lepiący sok, który osiada na chodnikowych płytach, roznoszony jest w centrum miasta. Z uporczywym pyleniem lipy walczy Zielonogórski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Deptak dwa razy w tygodniu jest czyszczony specjalnym środkiem odtłuszczającym. Z lip, które rosną na niepodległości, spada taki sok, on oblepia te płytki. Poza tym tam jest dużo punktów z lodami i ludzie, wiadomo, jak chodzą, jedzą lody, czasami spada. Deptak myjemy dwa razy w tygodniu polewaczką z płynem odtłuszczającym. Polewaczka zaczyna jazdę gdzieś w godzina 4-5, jak nie ma ludzi. Jedzie od pomnika bohaterów Westerplatte, od fontanny niepodległości jedną i drugą stroną i zarówno w koło ratusza. Problemu nie ma z kupiecką, chociaż od czasu do czasu też tam jest kierowana. Po polewaczce przychodzi od razu ekipa sprzątająca, która sprząta potem. I tak jak mówiłem, w miarę potrzeb, jeżeli są opady, to nie jest polewaczka puszczane, monitorowany jest deptak codziennie przez ekipy sprzątające i jeżeli jest potrzeba, to robimy to częściej, ale z reguły to jest dwa razy w tygodniu, przeważnie w soboty i w czwartki. Akacjowy, rzepakowy czy lipowy? To trudne pytanie, bo po pierwsze to wyjątkowe smaki, po drugie różne wartości lecznicze. Miód królował wczoraj w skansenie w Ochli. Nie zabrakło również wielu innych smacznych i zdrowych wyrobów regionalnych. Muzeum Etnograficzne po raz kolejny zorganizowało Święto Miodu, ale tegoroczną edycję wzbogacono o 3 nowe wystawy i zielony targ. Przemiał ziarna na mąkę. Już tu zaczyna się przygotowanie tradycyjnego chleba. Mąka trafia do gospodyni, a pani domu już wie, jak zrobić z niej użytek. Na 10 kg to tam 1,5 litra mleka, 10 deków drożdży, 6 łyżeczek soli, szklanka oleju. I zagniatamy, pieczemy. Takie domowe, pachnące wypieki oraz śmietana i masło bez dodatku spulchniaczy i zagęszczaczy królowały w niedzielę w skansenie w Ochli. W Muzeum Etnograficznym wczoraj otwarto aż 3 nowe wystawy. Do dziś ludzie dzielą się chlebem, jadą do pracy za chlebem i troszczą się o ten chleb codziennie. Jednak prawdziwą gwiazdą wczorajszego dnia był miód. Miód jest, jak to mówią, dobry na wszystkie dolegliwości, no i smakowo jest dobry, nie? Akacjowy, lipowy czy rzepakowy, smaków i rodzajów było do wyboru, do koloru. To jest malinowy miód. O proszę. Ale jaki przyjemny w smaku, ho, ho. Pszczelarze skrupulatnie opisują swoje wyroby, a każdy przygotowany przez nich słoiczek miodu ma inne właściwości. Rzepak na nadciśnienie, lipowy na przeziębienia, przeciwgorączkowy,
Akacja jest takim ogólnym miodem. Tradycyjnie już święto miodu w Skansenie przyciągnęło tłumy, nie tylko amatorów produktów regionalnych. Jak zawsze, przyjemnie, mnóstwo ludzi, mnóstwo atrakcji, no a przede wszystkim zdrowe miody. Można pozazdrościć takich zapasów miodu, natomiast organizatorom święta miodu w Skansenie można pogratulować wytrwałości. To było muzyczne show i dobra promocja Zielonej Góry na ogólnopolskich antenach. Najważniejsza była jednak wspólna zabawa mieszkańców miasta i gminy. Na scenie przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym pojawiły się takie gwiazdy jak Vox, Justyna Steczkowska czy wybrana przez publiczność gwiazdą wieczoru Ania Wyszkoni. W Zielonej Górze rozbrzmiewały też zagraniczne hity. My sprawdziliśmy, jak mieszkańcy miasta i gminy bawili się w czasie połączeniowego koncertu. Pokażcie, że Zielona Góra potrafi się bawić. Potrafi się bawić? Życzę wam wspaniałej zabawy. Dziękuję bardzo. Słyszała pani, że to też jest to taki koncert połączeniowy, żeby mieszkańcy miasta i mieszkańcy gminy, żeby wspólnie mogli się pobawić. Jak pani taką inicjatywę ocenia? Uważam, że to też jest fajne, że ludzie przyjeżdżają właśnie spoza Zielonej Góry, że tutaj się potrafią wspólnie bawić. Ta przyjaźń zielonogórsko i gminy Zielonej Góry będzie się zazębiać i tylko możemy iść do przodu i po prostu ta współpraca już będzie taka owocna, że my już nie będziemy się dzielić na Zielonogórzan z miasta Zielonej Góry i na gminę Zielona Góra. Dobrze, że się rozwijamy. To jest najważniejsze, żeby miasto się rozwijało, młodzi ludzie, żeby tu zostawali, pracowali i wtedy będzie dobrze. Myślę, że będzie po prostu więcej takich właśnie imprez organizowanych, będzie lepsze połączenie między miastami. To są korzyści dla gmin, nie ma co ukrywać, tylko i wyłącznie, nie? Ja jestem mieszkańcem miasta, ale wiem, że to dla nich jest dużo. Jak już się pani pofatygowała na ten koncert, to zapytam, dla jakiej gwiazdy? Zagrobelne. Cezariona pewnie chcemy zobaczyć, bo to taka gwiazda jest zagraniczna, gra wiele koncertów na wielu krajach, więc na pewno będzie ciekawie. Wszystkie gwiazdy są super. Dziękuję bardzo. Zespół Vox! Kiedy budzę się, po prostu dziarski kwar. W tym wydaniu Kroniki Lubuskiej to wszystko. Dziękuję za uwagę. Przed nami pogoda, sport i powiększenie. Gościem Jana Ratajczaka będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Materna. To o 17:45. Do zobaczenia, do jutra.